Ja pierdzie. Szukamy sobie Audi RS4. Ja nie wiem, czy ją jej czasem nie mam. Ta, chodzi ci Wisła o tą z 6 roku, bo to jest chyba ta RS4, tak? Czy ta jeszcze starsza? Witam, jest zdrowie, pytam. Dziękuję za donatik. Karo? Kuru. Kuru chyba, tak? Dziękuję bardzo. Chodzi ci o tą RS4? A, 2001, no to jej nie mam. Trzeba ją znaleźć. W takim razie patrzymy sobie tą z 2001 roku. Tutaj są różne malowania, ale czekaj. W jakim ty kolorze miałeś to Audi? Nie wiem, czy nie w ciemnym czasem. Bo Grzecho też ma Audi. Grzecho ma chyba V8. I on ma A8. Czy S8 on ma, czy S6? S6 chyba ma. Grzecho, jaką ty masz tą Audicę w końcu? Ale Grzecho ma taki ciemniejszy kolor. Nie z tych, on ma coś takiego. On ma jakiś taki kolor. Jak ten albo ten, coś takiego. A tutaj może mówicie, żeby czerwoną dać. Bo to przede wszystkim opony. Jest, są dragowe opony, więc nie ma problemu. Na drag nie mam jeszcze żadnego samochodu. Nie wiem, w jakiej klasie możemy sobie tą Audicę zrobić. Zobaczmy tutaj o spoilerowanie. Do draga nam to chyba nie będzie bardzo potrzebne. Więc bez tego. Ja mam B7. Podoba mi się RS4, B5. A, spoko. Dobra. Więc tutaj możemy od razu lepszy chyba silnik wstawić. Napęd na 4 kapcie mamy w standardzie. Dajmy sobie wyporową sprężarkę. I... No i co? No chyba trzeba od razu poszerzyć kapcie. Bo skoro robimy na drag, to nie ma się co pieścić. Felgi zostawiamy te, co są. Są bardzo ładne. Myślę, że konkret będzie. Zobaczymy. Stare, ale kosztuje 80 tysięcy. No wiesz, no wersja RS to są już koksy, to nie są jakieś tam diesle. Tylko to są koksy. Dobra, zmniejszmy sobie ciśnienie. I tak się zastanawiam, czy dać miękkie zawieszenie, czy dać twarde. Patrzcie, o w mordę. Czy my tutaj 400 na godzinę możemy tym polecieć? What? Według symulacji możemy, ale tak naprawdę nie damy rady tyle pocisnąć tą Audicą. Tutaj mamy trochę negatyw, ale my negatywu na draga nie potrzebujemy. O czym myślisz po Volvo? No nie wiem. Oh shit, posłuchajcie. What? Nieźle. Zobaczymy, czy udamy radę zerwać na takim ustawieniu. Nie no, start to będziemy mieli tu konkretny w tym samochodzie. Coś podejrzewam, że to będzie jedno z lepszych aut dragowych. Klasa S1 na drag. I tak mocno porobiony jest ten samochód, naprawdę mocno. Zobaczymy, to jest taki króciutki drag. Więc no, tutaj za bardzo się nie popiszemy. Ale wydaje mi się, że no, że mam szansę wygrać tym samochodem. Wymaksuj Honeycorna Mustanga. O, Forza Horizon 3 on był dobry. Dobra, uwaga. Oj, za wcześnie bieg zmieniłem. Ja pierdzielę. Ale oni chyba nie mają porobionych tych samochodów, wiecie? Dlatego tak mi dobrze poszło. Ja sobie pojadę po następnego draga i zobaczymy. Za wcześnie jedynkę zmieniłem. Kup Morgana Freemana? Jest coś takiego? Morgan Freeman? Ale fajnie, zobaczcie, fajnie wygląda obniżone. Środeczek. Dobra, to w takim razie jedziemy do kolejnego miejsca, gdzie jest drag. I tam sobie pociśniemy. Tutaj na plaży jest całkiem ciekawy.
Dragon jest schowany, jest tutaj. What? Nie, ja chcę wyznaczyć sobie... Aha, fajnie. Wywaliło mnie z Horizon Live. Dobra. Jedziemy. O, teraz ich wybiło, to teraz im pokażę, gdzie jedziemy. Cyk. I... No, pokażcie. Dobra. I sobie jedziemy tutaj na plażę teraz. Zobaczymy, jak się tym jedzie tak po normalnych ulicach. Ale brzmi, posłuchajcie. Ale pieści uszy. Super. Nieźle. What? Na tych oponach ciężko się skręca, ale gdybym miał wyścigowe, to bym dał radę tutaj na tych zakrętach. Nieźle. Ale jaki dźwięk w ogóle, nie? Daj coś słabego i lepsze na maksa, coś małego. Ja myślę, że i setę możemy sobie zrobić. Chociaż kurde, obiecałem sobie, że na tym streamie nie będę wariował, więc... Chciałem sobie tak spokojnie wbić, właśnie takie audice sobie potuningować, poprzerabiać samochody. Tak sobie pojeździć na spokojnie. Ale, no, jest jak jest, no co mam dużo mówić. Jestem szalony. Dajesz 400. A my zaraz będzie tutaj wyścig, to tam myślę, że damy radę coś polecieć. Ale myślę, że 400 nie poleci. Będzie tak 380 i już dalej się zdławi. A biegów nie możemy... O, shit. A biegów nie możemy aż tak wydłużyć. Ale że brzmi fajnie z kokpitu. Ale świetne te dźwięki są w tej grze, naprawdę. Niektóre auta świetnie poprawili. Proszę bardzo, jak poleciał wulkan. Zobaczymy, co tam wybrali ludzie. Uuu! Nie zwracajcie w ogóle uwagi na moją precyzyjną jazdę teraz, bo... Tutaj mam zainstalowane opony dragowe i może być ciężko. Poza tym ten samochód jest zrobiony na proste, żeby osiągać jak najwyższe osiągi po prostu przy rozpędzaniu, więc on zdecydowanie nie jest do zakrętów teraz porobiony, ale można by porobić. A właśnie tutaj w Forcie Horizon 4 jest więcej tych samochodów z bodykitami fajnymi. Ale na przykład widziałem, że ten Aventador miał bardzo podobny bodykit co Huracan, także to słabo trochę. Zrób Mercedesa W190 na drift. Wow, Mercedes W190 jest zajebisty. To jest taka BMW E30. On jest fajnie poszerzony, fajnie wygląda. Taki bardzo ładny starość. Nie ma to jak jeździć dragowcem po plaży. Ale jest tu taki właśnie wyścig dragowy na plaży. Zrób Golfa 3 na drag. Uuu! Z tego Golfa 3 to byśmy musieli od nowa kupić, bo strasznie mi się podoba ta wersja offroadowa, którą żeśmy sobie kiedyś zrobili. Bardzo fajnie śmiga ten Golfik 3 na offroadach. Nawet za dobrze, on jest szalony. Przebierz Asukę. No, trzeba będzie ją przebrać koniecznie. Dobra, zobaczmy. Uwaga. Co to tutaj stoi obok M4? RS5 jest. Urus. RS200. Titan się pojawił nawet. No i Huracan. Zobaczymy. Zobaczymy, kurde. Ciekawie. And I got money, oh, money and hoes. I got
O, patrzcie, Audica ciśnie. O, i kto wygra ten pojedynek? Ach! Kurczę, nie wiem, kto wygrał. Drugie miejsce. Kurde, było blisko. Fajny wyścig. Zobaczcie. A jaka różnica czasu? No niewielka, setne sekundy. Ale fajnie to wyglądało. Podobało wam się? Spoko, już czytam donatik. Akurat wpadł, kiedy miałem ten wyścig. Toż to moja stara A4. No, taka troszeczkę przerobiona. Silnik cięższy od całego samochodu. Silnik od ciężarówki w samochodzie. W zwykłym samochodzie, o. Nie wiem jak tu będzie tutaj ze skręcaniem, bo tu mamy draga naprawdę długiego i trochę zakrętu, więc może być ciężko. Może wszystkie przetestować, jak wiesz, będę wiedział, jaką kupić. Spoko, dzięki za donate. No możemy potestować sobie te Audice, zobaczyć. Dobra, zapraszamy, tylko tutaj ustawiamy znowu, żeby każdy mógł, obojętnie jakim samochodem, żeby każdy mógł sobie dołączyć, czym chce. Wszyscy są na streamie z tej sesji. Także Audi dosyć dobry start ma, jak widać. A zobaczymy, jak na zakrętach. Nie mogę za bardzo tutaj wchodzić w poślizg, bo poślizg bardzo dużo prędkości zabiera. Patrzcie, co tam ciśnie! Audica! Ciw! Ale ciśnie. Zaraz będzie ostry zakręt i tam się dopiero sprawdzi. Jaka prędkość! Patrzcie, jak to super wygląda. Jedziemy na jego to... O, kurde! On też ma problemy ze sterowaniem! Wow! Oh shit! No, tu już ciężko. Jo, piernicze. Ciężko było się tu utrzymać. Na tych oponach, na zakrętach się pływa, ale spoko jest. Zobaczymy, czy 4 paki da się osiągnąć tym samochodem. Kurde. Dziękuję za donatik. Zmniejsz ciśnienie w oponach, widać to. Tak, już zmniejszyłem. Mniej już lepiej nie dawać. Bo przy wyższych prędkościach, jak jest mniejsze ciśnienie, jest lipa. Strasznie rzuca. Hamowanie też nie jest najlepsze. Tu powinniśmy mieć spadochron do tego auta już. Niskie ciśnienie jest dobre na starcie. Później już jest lipa. Dobra, 300. I tu znowu zakręt. Musimy trochę zwolnić. Rzuca nim. Ale patrzcie, ciśnie. Jeszcze trochę biegu zostało. O kurde, będzie 4 paki chyba. 380. Dawaj. 90. Kurde, nie zmieściłbym się tutaj. Ja pierniczę. Nie ma gdzie się rozpędzić tym samochodem. Bo na zakrętach nie wyrobię, już musiałbym ostro hamować. Chyba, że na tej prostej bym dał radę jeszcze pocisnąć do 400. No niestety Bugatti to nie jest, ale no wiecie. Tu chodzi o ten start, on jest po prostu magiczny w tym samochodzie. Wiecie co, małe samochody są ciekawe. Musimy znaleźć najmniejszy samochód, jaki jest, do którego można włożyć największy silnik i zrobić go na drag. O! Najlżejszy, jakiś taki mały ten skurczybyk. Bo jest jeszcze Ariel Atom, ale no on jest aż za lekki. On tam waży chyba... Nie wiem, ile on tam może ważyć, bo to jest... Tak? On jest za słaby. Na draga też musimy mieć coś, co ma karoserię, więc... No nie może być to Peel ani Smart, bo tam nie włożymy V8-ki żadnej nawet. Do Ariela Atoma możemy włożyć V8-kę, ale taką mniejszą. A tu chodzi o 6 litrów. Do Audicy możemy włożyć 6 litrów właśnie. No dobra, spróbujemy teraz, jeszcze raz.
Także dwie osoby mają teraz, trzy osoby mają teraz RS4 z pierwszego roku. Jest jedna RS6 z trzeciego, R8 z 13, to jest już hardcore. Jest Nissan GT-R z 12. I jak na razie widzicie, że te audycje na starcie zostawiają wszystkich, także bardzo ciekawe. Mamy teraz podział na teamy, więc... O kurde. Patrzcie, co się dzieje, ja przegapiłem start, a z GTR-em walczę, a tamto RS4, zobaczcie, jak poleciała ładnie. Dobra, muszę uważać na tych zakrętach teraz. Te RS4 są chyba najlepsze na draga. Zobaczcie, tam się RS4 z GTR-em bije. Ciekawe, kto wygra ten pojedynek. No myślę, że GTR finalnie, bo on tam przy wyższych prędkościach lepsze przyspieszenie musi mieć. GTR chyba wypadł, zobaczcie. Ha! Tak jak ja wcześniej. Ciśniemy, ciśniemy. O kurde, coś się tam za ulicą z przodu stało. Zadriftowała. RS4 wszystko wygrały. Kurde. No to tak, to mogłem nie wybierać drużyn, to by było widać, kto jest pierwszy, kto ostatni. Zbiku jest pierwszy, Matyś drugi, a trzeci. Audi S3, o ile jest, dawaj na drag. O kurde. No dobra, no to wiemy już, że ta audica jest, kurde, koksem na draga w klasie S1. Jak widzicie, start jest nieziemski w tym samochodzie. Wszystkich zostawiasz z tyłu, nie? Dla mnie bomba. O, mamy jakiegoś super wheel spina, zobaczmy. Musimy wymyślić jakiś samochód taki naprawdę przykokszony. Mustanga 16 roku wygrałem. Musimy wymyślić samochód taki przykokszony jakiś. Znaczy taki słaby, ale żeby zrobić go na koksa, żeby wstawić do niego wielki silnik i ten. Żeby on nie był za ciężki, nie?